temat tak zwanego dułu granicznego Czech wobec Polski. To jest taki trochę Michałek wakacyjny, ale on żyje sobie co roku. To jakiś taki temat pana Witka chyba z Rudy Szwałdu, który optuje Lothar Witek, żeby ten problem rozwiązać. Mówiło się o jakichś worku kietrzańskich, o jakichś pasatach terenowych. Też takie wakacyjne pytanie, na jakim etapie dzisiaj jest sprawa właśnie długu granicznego Czech wobec naszego kraju? Nawet w pewnym momencie mówiło się o tych miejscowościach w okolicy Bogatyni, żeby to przejąć do terytorium Polski i tym samym poniekąd ten problem rozwiązać w taki sposób, nieszablonowy. Natomiast te rozmowy toczą się osobno, my cały czas absolutnie tej sprawie pamiętamy. To nie do końca jest Michałek wakacyjny, bo kwestie tego, jak przebiegają granice, choć Czechy są państwem bardzo nam przyjaznym, nie mamy tutaj jakichkolwiek pól konfliktu o ich przebieg, wszyscy sobie zdajemy sprawę, że ta sprawa musi być uregulowana, na pewno zostanie uregulowana. Jak i kiedy będziemy o tym informowali, te rozmowy cały czas trwają. A czy są jakieś już obszary, które by się Polsce podobały? Są takie obszary, ale na razie nie mówimy o nich publicznie, bo mamy taką zasadę, że jeśli rozmawiamy z partnerem, do którego mamy zaufanie, ten partner ma zaufanie do nas, to te rozmowy do momentu, kiedy nie jest już ustalone, jak to będzie wyglądało, to jeszcze tego nie ujawniamy, ale myślę, że to zbliża się powoli do końca. Ostatnio Gdańsk stał się największym miastem w Polsce poprzez przyłączenie terytoriów. Czy powiat raciborski może się zwiększyć obszarowo? Muszę na to pytanie odpowiedzieć po staropolsku pomidor. RTK, bardzo proszę.